Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nauka XX wieku przyniosła wiele odkryć dotyczących człowieka. Jedno z nich dotyczy mózgu człowieka, a dokładniej rewolucji, jaka dokonuje się w nim między 12 a 25 rokiem życia. W tym okresie nasze mózgi przebudowują się z umysłu dziecka w umysł dorosłego. I nie chodzi tu tylko o sferę intelektualno-emocjonalną, ale o głębokie zmiany dotykające składu i struktury mózgu. Ten trudny moment w rozwoju człowieka jest potrzebny, abyśmy przeżyli i się rozwijali. Tyle nauka. Jezus w swojej mowie pożegnalnej również mówi o rewolucji, która następuje w życiu uczniów. Nie dotyczy ona tylko wymiaru zewnętrznego ich życia. Jezus odchodzi do Ojca. Zmiana dotyka przede wszystkim ich wnętrza. Doświadczenie bliskości Jezusa to już nie tylko doświadczenie cielesne, ale duchowe. To trudny moment. Doświadczenie pustki nie jest łatwe. Dane jest ono nam jednak tylko na chwilę, aby przemienić naszą wiarę z dziecięcej w dojrzałą. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.